Rolnicy widzą, że są rozgrywani politycznie przez premiera Donalda Tuska, przez Michała Kołodziejczaka. Widzą, kto jest zapraszany na te spotkania, a kto nie jest. Sami sobie kręcimy bat na samych siebie i powodujemy, że w pewnym momencie wybije ogromne niebezpieczeństwo związane z brakiem dostępności żywności, czyli. Oczywiście, że będzie poruszana, zresztą też po rozmowie, i tu jest kolejny ważny aspekt tego całego protestu rolników. Rolnicy widzą, że są rozgrywani politycznie przez premiera Donalda Tuska, przez Michała Kołodziejczaka. Widzą, kto jest zapraszany na te spotkania, a kto nie jest, kto ma prawo zabrać głos, a kto nie ma prawa zabrać głosu, z kim ewentualnie nowy rząd chce rozmawiać, a z kim nie chce rozmawiać. Rolnicy to wszystko widzą. Rolnicy widzą, że są rozgrywani politycznie, bo jest maraton wyborczy. Za chwilę wybory samorządowe, a chwilę potem wybory do Europarlamentu, wybory szalenie istotne, bo od wyborów do Europarlamentu, panie redaktorze, będzie zależała cała przyszłość i cały kształt następnej Komisji Europejskiej, a widzimy pewną erozję środowisk narodowych w całej Unii Europejskiej. Widzimy, że no jakby wahadło lewicowej polityki Unii Europejskiej już przechyliło się w tak daleką lewą stronę, że za chwilkę może odbić i prawicowe ugrupowania będą dochodziły do głosu w Komisji Europejskiej, z czego ja się osobiście bardzo cieszę, bo być może wreszcie będzie szansa na to, żeby to wszystko powstrzymać, zahamować i cofnąć niektóre rozwiązania, by Europa powróciła do swoich naturalnych korzeni, nie tylko światopoglądowych, ale też gospodarczych, bo to jest szalenie istotne. Co powinniśmy zrobić z Ukrainą? To jest bardzo ważna kwestia, no bo rolnicy domagają się całkowitego embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy niespełniające unijnych norm produkcji i wcale się rolnikom nie dziwi, nie tylko polskim, ale też niektórym europejskim, bo w zasadzie wszystkie te państwa, które gdzieś są przy granicy z Ukrainą bądź graniczą z nami, są za tym, żeby wstrzymać import produktów ukraińskich na rynek europejski, bo to destabilizuje rynek europejski w takiej sferze, że zabiera pole handlu naszym producentom. No, po prostu ukraińskie produkty rolno-spożywcze wypychają z unijnego rynku nasze produkty, a to my między innymi jako Polska eksportujemy ogromne ilości produktów rolno-spożywczych i zarabiamy na tym w całym unijnym handlu. Więc to jest bardzo ważna kwestia, tylko tutaj musimy też mieć świadomość, że handel działa, panie redaktorze, w dwie strony i co prawda Ukraina już niejednokrotnie nakładała embargo na polskie produkty rolno-spożywcze, no ale to też jakby daje nam narzędzie, że w momencie, kiedy my wychodzimy z postulatem wprowadzenia całkowitego embarga na produkty rolno-spożywcze, no to gramy tak naprawdę tak samo jak gra z nami Ukraina. I w ogóle jakieś, wie pan, słowa o braku solidarności w naszą stronę są bezczelne. Panie redaktorze, to Polska dała największą pomoc uchodźcom ukraińskim, kobietom z dziećmi, które uciekały z Ukrainy przed wojną. To Polska dała świadczenia socjalne Ukraińcom, Polska dała emerytury, Polska dała bezpieczeństwo, nasz sprzęt wojskowy i oni mają nam czelność jeszcze zarzucić brak solidarności, bo nie chcemy, żeby ich produkty wyprodukowały zresztą przez ogromnych producentów, niemieckie, holenderskie, belgijskie, amerykańskie, rosyjskie agroholdingi na Ukrainie zalewały nasz europejski rynek i wypychały naszych producentów z europejskiego rynku na podstawie szalenie nierównej konkurencji, bo to my jako rolnicy europejscy, producenci europejscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich unijnych norm, a oni sobie, ci mówię o tych agroholdingach z obcym, na pewno nie ukraińskim kapitałem, wymyśliły sobie świetny sposób, żeby uniknąć tych wszystkich zobowiązań produkcyjnych, szalenie drogich zresztą, wyprowadziły produkcję na Ukrainę i teraz chcą po prostu, by ich towary zalały europejski rynek, a środki z tego importu trafiały właśnie do konkretnych państw, do ich kas i zasilały ich budżet. Więc jest to polityka, my patrzymy na politykę i handel z Ukrainą bardzo powierzchownie, a trzeba zajrzeć do głębi, co się właśnie za tym kryje, jakie relacje polityczno-gospodarcze i troszeczkę bardziej manewrować w tych zagadnieniach. No właśnie, no ale pani zdaniem polityka polskiego państwa, czy no dotychczasowa polityka polskiego rządu poprzedniego, czy też nawet teraz tego obecnego jest słuszna i właściwa, czy może zbyt miękka? No, że jednak pozwalamy, no by... ja bym...
by Ukraińcy tam właśnie no, rościli jakieś prawa teraz, powiedzmy, znaczy pretensje względem tego zboża, co w jakiejś części jest oczywiście też słuszne. No ale no, tak się zastanawiam, ile państwo polskie ugrało w tych relacjach polsko-ukraińskich, oczywiście robiąc gwiazdkę do tego, że no, inwestując w obronność Ukrainy, inwestujemy też i w swoją obronność. No tak, rzeczywiście każdy rozsądnie myślący człowiek powie, że jeżeli gdzieś toczy się wojna, no to lepiej niech się toczy na obcym terytorium niż na naszym. Tylko tutaj problem polega na tym, że my nie zabezpieczyliśmy się na wypadek potencjalnego konfliktu, który mógłby się odbywać na naszym terytorium. Nasi żołnierze mówią wprost, że zostali pozbawieni elementarnych części, chociażby swojego umundurowania, uzbrojenia, więc no, to są bardzo poważne problemy. Jakby nie zapewniliśmy tego płynnego uzupełniania zapasów w kwestii obronności, ale to też nie jest jakby mój konik, więc może wolę się aż tak dogłębnie nie, wolę dogłębnie nie wchodzić w szczegóły. Przekazuję to, co powtarzają nam żołnierze i różni wojskowi, z czym mają do czynienia i z czym mają główny problem. Pan zapytał, czy my coś ugraliśmy, a ja zapytam, ile jeszcze udźwigniemy. Czy ta polityka nie była po prostu zbyt miękka? Może tak, że... No, może w tym okresie, pan się ze mną kiedy zgodzi. Inwestowaliśmy najwięcej w Ukrainę, zaraz w tych pierwszych dniach po wybuchu wojny, tam oczywiście kiedy Putin napadł na Ukrainę, w pierwszym nawet może roku, że można było troszkę więcej ugrać względem nas, samego państwa polskiego. A pamięta pan, sprawach. Jaka była narracja, że no nie, nie wypada, no bo oni są w trakcie wojny, więc nie możemy czegokolwiek od nich oczekiwać. Tylko taka polityka jest bardzo krótkowzroczna właśnie, bo w momencie, kiedy już... No, oni podchodzą politycznie do różnych państw bardzo roszczeniowo. No, my nie mamy żadnych narzędzi, bo w zasadzie daliśmy im wszystko, więc nie mamy żadnych narzędzi do negocjacji. Problem polega na tym, panie redaktorze, że nasi politycy generalnie od wielu dekad mają problem z tym, żeby zabezpieczać nasze interesy, interesy naszego państwa, Polaków, kosztem innych narodów czy państw. Zawsze jest tak, że ktoś po prostu jest od nas ważniejszy. Interes czyjegoś państwa jest od nas ważniejszy i my zdecydowanie się na taką politykę nie godzimy. I tutaj to, co się dzieje na przykładzie właśnie rolnictwa, jest doskonałym tego przykładem. No właśnie, pani rzecznik, że... bo trochę tutaj odpłynęliśmy w tej rozmowie na nieco inny wątek, a chciałbym jeszcze wrócić do tego protestu rolników. No bo tak, czy pani zdaniem dotychczasowe działania rządu są wystarczające względem tego protestu rolników, czy też jest tak, że rząd raczej gra na czas? No bo tak też się zastanawiam, Donald Tusk miał też skierować projekt uchwały wzywającej Komisję Europejską do nałożenia sankcji na import żywności i produktów rolnych z Rosji i Białorusi. No i tak też się zastanawiam. No, wie pan tak, co? Nawet a propos też tego spotkania w sobotę. Czy rząd gra na czas, czy nie? Równie dobrze ja sobie mogę przygotować uchwałę, że chcę, żeby, nie wiem, wszyscy rolnicy przefarbowali się na zielono. Nie wiem, tak po prostu strzelam. Głupi może przykład, ale taki mi przyszedł akurat do głowy. Na przykład, bo Zielony Ład, tak. No, uchwała nie ma żadnej mocy prawnej, więc sami rolnicy mówią, że działania rządu są po prostu nijakie. Nie ma działania rządu. Rolnicy nie czują się w żaden sposób zabezpieczeni, nie czują, że ich interes został w jakikolwiek sposób zabezpieczony. Czują, że tak jak powiedziałam, są rozgrywani politycznie, czują, że to jest gra na czas. Pamiętajmy też, panie redaktorze, że rolnicy za chwilę będą musieli wyjść w pole. I to też jest bardzo no tak, ważne, no bo oni się zastanawiają, czy w ogóle mają to robić, czy nie. Czas w przypadku rolników, no raczej, no jeśli można tak powiedzieć, jest niezmienny i to nawet od czasów chłopów Rejmonta, że to wszystko jest uwarunkowane porami roku. Tak, pani rzecznik, Sławomir Mentzen dzisiaj w Radiu Z stwierdził, że Unia Europejska chce wręcz zabić polskie rolnictwo. To prawda, czy nie? To jest to, co panie redaktorze powiedziałam parę zdań temu, że Unia Europejska wymyśliła sobie bardzo sprytny sposób na to, żeby przenieść produkcję żywności poza granice unijne. Po pierwsze, żeby spełnić ten ambitny plan neutralności klimatycznej, co jest dosyć absurdalnym pomysłem. No a po drugie, żeby obniżyć sobie koszty produkcji. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że łatwiej i taniej, może łatwiej to nie, ale taniej jest sprowadzić żywność z państw Ameryki,
Ameryki Południowej czy z Ukrainy, no to dochodzimy do takiego wniosku, ci, którzy myślą dosyć logicznie, że dochodzą do takiego wniosku, że no coś jest chyba nie tak z tą naszą unijną produkcją, że lepiej jest przywieźć jedzenie na statkach czy wagonami i to się bardziej opłaca niż wyprodukować na naszym terytorium. Więc wypadałoby jednak zawalczyć o to, żeby różne normy produkcji unijnej zostały po prostu zniesione. Po to są takie organizacje jak COPA-COGECA, aby wspierały unijnych polityków i podsuwały im rozsądne rozwiązania. Tylko problem jest taki, że tacy politycy typu Frans Timmermans no kompletnie nie chcą słuchać takich organizacji jak COPA-COGECA, bo kiedy Zielony Ład był prezentowany w 2019 roku, Frans Timmermans miał kompletnie gdzieś opinię dwóch największych organizacji rolnych, czyli COPA i COGECA, mówiąc, że tak naprawdę to i tak nie ma żadnych przewidywań, jak Zielony Ład, jakie będzie miał konsekwencje, no ale jest super planem, więc tak czy siak go wprowadzamy, niezależnie od tego, czy Wam się to podoba, czy nie. Dopiero teraz, kiedy politycy unijni widzą ogromne protesty unijne, bo też prawda jest taka, że w każdym państwie unijnym no, protesty dotyczą czegoś innego. No, w Holandii na przykład dotyczą polityki azotowej. Tam sobie rząd wymyślił, że ma zostać ograniczona emisja azotu, więc no, nawet połowa produkcji zwierzęcej ma zostać wyeliminowana, co dla holenderskich rolników jest po prostu strzałem w głowę, jeśli chodzi o produkcję i dla holenderskiej gospodarki również. No ale co z tego, jak przecież można, jedzenie jest na półkach sklepowych, stamtąd się bierze i zawsze można coś przyprowadzić. Prowadzić do Europy na statkach. Problem jest taki, jak z jakiegoś powodu łańcuchy dostaw zostaną zerwane. I tak jak powiedziałam, sami sobie kręcimy bat na szyję, jak się mówi, sznur na szyję. Sami A, sobie może być kręcimy bat. bat na samych siebie, sami sobie kręcimy bat na samych siebie i powodujemy, że w pewnym momencie wybije ogromne niebezpieczeństwo związane z brakiem dostępności żywności, czyli dobra podstawowego. Dlatego tak ważne jest, by wspierać rolników, dlatego tak ważne jest, by rolnicy w całej Europie jednoczyli się i to się właśnie teraz dzieje, panie redaktorze, to się właśnie teraz dzieje.